Jaworznianka, skrzypaczka Emilia Szłapa zagrała w Zakopanem koncert w 115. rocznicę śmierci Mieczysława Karłowicza. Koncert był jednym z wydarzeń cyklu Pamiętamy o Karłowiczu, który przygotowało Zakopiańskie Stowarzyszenie imienia Mieczysława Karłowicza. 10 lutego sala teatralna Zakopiańskiego Nauczycielskiego Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego wypełniła się publiką oczekującą miłych muzycznych wrażeń. Na scenie w tym kameralnym koncercie zagrała wraz z Emilią Szłapą pianistka Katarzyna Makowska. Na program koncertu złożyły się serenada G-dur Mieczysława Karłowicza, trzecia sonata d-moll Johannesa Brahmsa i sonata d-moll Karola Szymanowskiego. Publika przyjęła artystki nad wyraz ciepło, koncert wyraźnie sprawił jej radość. Gromkimi brawami nagrodzono to wyjątkowo udane wykonanie.